Sokół! Co tam robi? Zobaczcie, co ciekawego. Pokazać, co robię, a czego nie robię. Dobra, to już. Ciebie mam pokręcić podobno. Nie, nie nakręcam mnie jak muzyka. During the next game, change any don't want to. If you speak to yourself, I'll try this, I want to do this, I want to make this happen. If you speak to your colleague, to your teammate, to somebody sitting on the bench coming on or sitting still there, or you're on a bench, speak to your teammate with the direction. Tell them, but not the way you teach them or something. Just tell them what to do. Give them that extra drive. How are you today? Good, great. Okay, sorry. Okay. So, today is tough game. Polish champ. Yeah. How you feel before the game? We know they play well, really well, right now. But we prepare well ourselves this week, and we're excited to play. We remember what happened last time we played a home game, and if we bring this type of energy, we believe in ourselves. Adam, we have the same routine for that big game, any game. There's some things that I like to keep familiar with. Okay. You know, work on my hook shots, my touch around the basket. Okay. Maybe go to the weight room and do some type of like explosive exercise. Okay. for power and strength. Mm-hmm. But I don't like to have like a exact routine because every game is different. So you have to, you know, adapt what you do on this day to how your body feels, who your opponent is, and this type of thing. Okay. Do you have good sleep? Do you sleep before the game? Yeah, always take a nap. And I do like to keep the same pregame meal when I am, especially like for home games, when I have like a special blueberry pancake recipe that I eat with eggs. So this is like my, okay. It's like kind of like healthy pancakes, but okay. These healthy pancakes with eggs is my every time recipe. Gdzie dobre, dobre, gdzie dobre piwo daje? Ale będziemy rozmawiać? Ale to świetne! Ale o czym? To wiesz, o czym możemy porozmawiać, Marcin? Możemy porozmawiać, na przykład, jak się czujesz dzisiaj przed meczem? Czuję się bardzo dobrze. Tak, ale to dzisiaj kawał kozaka przyjeżdża do końca, to już tam stoją busem, nie? Stoją. No, nie ma znaczenia. Tak? No to dobra, fajnie. Powiedz mi, tak w ogóle z ciekawości. Tak miałem się ciebie zapytać już jakiś czas temu, a ten... W ogóle jak ty w ogóle podchodzisz po tylu latach gry, jak ty podchodzisz w ogóle do takich meczów? No, przyjeżdżam już z Polski, jak ty w ogóle podchodzisz do takich meczów? Ty śpisz w nocy? Nie wiadomo, że śpię. Jest na pewno przygotowanie, ale coś wspaniałego. Wiem, że to dla lokalnej społeczności, dla tego klubu, organizacji takie wydarzenie jest na pewno czymś fantastycznym. Nigdy nie było takich zespołów tutaj. Przyjeżdża historia tak naprawdę polskiej koszykówki. Jeśli chodzi o liczbę medali, trener, który też na pewno jest
znany w całej Polsce, więc na pewno dodatkowa mobilizacja, coś wspaniałego. No po to się trenuje, żeby grać z takimi zespołami i fantastyczne wydarzenie. No jest ktoś tam po prostu po drugiej stronie, który uważa, że może być dzisiaj przekotem? Myślę, że pewnie cały koc można nazwać cały Śląsk, bo udowodnił to, że na scenie nie wiedziałem przypadku i na pewno są fajnie zbudowanym zespołem, ale no, jak seria kiedyś musi się skończyć i może nadzieję, że ta seria się skończy. No właśnie, wszyscy serzec mówił, liczą na to, że ta seria musi się kiedyś skończyć, nie? Nawet dla zdrowia psychicznego, prawda? Nie no, ale jak masz tak, że cały czas jest tak, że wygrywasz, to sobie wtłaczasz coś, nie? Możesz sobie wrzucić do głowy. Dla czasami nas droga psychicznego warto przegrać, nie? Może dziś. Najlepiej. My musimy to zapracować. To jest tak, że Śląsk przyjedzie i przegra. My musimy na to zapracować, żebyśmy mieli szansę myśleć o zwycięstwie. A co myślisz w ogóle, jakie będzie kluczowe? Co będzie dzisiaj kluczowego takiego? Myślę, że Przemek Krona. Przemek Krona, jeśli zagra na odpowiednim poziomie, to mam szansę wygrać. Przemek, jak ty się czujesz z tego pracy? Nie, Marcin mówi, że jak zagra na poziomie, to jesteś, wiesz, mamy dzisiaj mistrza Polski z Kieszeni. Ja swoje na pewno. No to dobrze, zaczynamy. A gdzie jest Filip, ten gagatek, czy ten? Ale bez pytania, coś mądrego. Jedno mądre zdanie, psułam. A kto umarł sobie? Ale ja tam w ogóle dzisiaj przed meczem? Nagrywacie mnie? Nie. Bardzo dobrze, nastawienie bojowe. Pracujemy silnie, silne chłopy za kotlety, ziemniaki, dzisiaj przed meczem. TV show. Dzień dobry. Hi. Cześć. Hi. Hi. D, how you feel before the game? Yeah, I feel good. I feel like we are prepared, excited for the game. Ready to win, man. Ready to get after it, play hard, hold 40 minutes. Big game tonight. Yeah, big game. Big game. Play the best team thus far in the league. We're looking forward to it. We've already had a couple upsets, so you know I don't see why this can't be another one. We should definitely be able to compete and be able to try to win for sure. Hey, listen. Do you have some routine before the game? Any game? You have some routine? Maybe yeah, good cafe, good coffee, yeah. good beer. For me, it's just good rest. Eat a good meal. Get some good rest, man, and be ready for, you know, the game later. Okay, so we win today. Yeah, for sure. Oh, yes, sure, man. We're gonna fight. Fight today. Fight. Thank you.
say, come on, believe it. Impossible. So cold. Come got on, man. The boys, Atlanta you know boys, what time it is. Shout out to the South, man. Shout out to the South, man. Nate Riddle, man. Shout out to the real dirty South, man. No cap. It's on me for real. Shout out to Wansu, man.